Witajcie! Czasem zdarza mi się otrzymywać prośby o to, żeby nagrywać więcej filmów na YouTubie, ponieważ okazuje się, że one się Wam podobają. Bardzo mnie to cieszy, natomiast niestety nie mam możliwości nagrywania większej ilości filmów ze względu na charakter mojej pracy. Dlaczego? Ponieważ dalej mimo wszystko czuję się bardziej osobistą stylistką, personal shopperem i dużo czasu spędzam w szafach i na zakupach z moimi klientami niż youtuberką czy wideoblogerką. Oczywiście nagrywanie tych wideoporadników sprawia mi ogromną frajdę, ale nie wiem, czy wiesz, że na moim blogu, na mojej stronie internetowej co tydzień, w każdą środę pojawiają się porady z zakresu ubierania się. Nie zawsze są to wideo, czasami to jest po prostu taki post pisany. I ze względu na to, że bardzo dużo osób, które obserwuje mój kanał tutaj, nie wie o tym, że te posty się pojawiają, dlatego też postanowiłam za każdym razem, gdy taki post się pojawia, dawać taką tutaj wideo zajawkę na zasadzie zapraszam Cię na bloga, chodź zobacz. I co pojawiło się dzisiaj? Dzisiaj zapraszam na propozycje, moje inspiracje stroju na Wigilię. Dla pań, dla panów są sukienki, są spodnie, są bluzki, są spódnice, buty. Czyli jak ubrać się na Wigilię, jak ubrać się na święta. Jestem bardzo ciekawa, jak będą podobały Ci się te propozycje i jak u Ciebie wygląda sprawa Wigilii. Czy raczej jesteście w t-shirtach, jeansach i po prostu w kapciach, czy tak jak u mnie są właśnie krawaty, garnitury, eleganckie sukienki i buty na obcasach. Bardzo będzie mi miło, jeżeli podzielisz się swoim strojem dnia wigilijnym, świątecznym ze mną tutaj w komentarzu pod filmem albo na moim blogu. Także zapraszam na moją stronę internetową. Link oczywiście będzie na dole pod filmem. To jest www.aleksandrafratczak.pl/blog i tam dzisiejszy post już czeka na Ciebie. Także mam nadzieję, że taka forma informowania, taka surowa, bez kamery, bez światła, po prostu nagrana telefonem, format się spodoba. No i mam nadzieję, do zobaczenia następnym razem.